Można сказать dosłowno, gdzie stoją nasze nogi, nasze stopy, to pod nimi znajdują się po wszej wiarygodności ostanki kości prawosławnych chrześcijan, którzy niewinno postradali, byli ubity zwierski w janwarze, w końcu janwara 1946 roku. I ja chcę, bracia i siostry, żeby stoja zdzieś, żeby my pomnili o nich. My już pomnim, ponieważ my сюда jedziem jeżegodno. My pomnim i потому, że my stawim krestik siej. I my pomnim i потому także, że my starajemy się благодаря деятельности некоторых людей выяснить эти трагические периоды не так давней истории. Пані пам'ята. Те кошки були. Лежали на вешку, пузні закрились ми. Знати не я, тільки зі старих пухов прийшли і то накрили, бо вони на вешку були. Aj, to były szczęki, takie ładne ząbki mieli. No, teraz nie bardzo dawno znalazłam. Znalazłam jakieś 2 lata, to takie o kolana były, tu leżały, to ja tu przyniosłam, to zakryłam. To żebra tu były, bo to jak pójdzie tu chodziły, te susenki sadziły. Tak, to oni tak, to ja zbierałam tutaj. No to tu właśnie była ta ziemlanka, tu w tym miejscu. No liczymy 48 lat przeszło i nikt, czy jeden człowiek gdzieś do redaktorów gazety. I moja mama też chciała znać, gdzie mąż też zginął i nas 5 dzieci było. A nikt nie znał 48 lat. No, więcej, czy 49 chyba nie znali. No to... Ci ludzie tutaj wiedzieli, tylko po prostu nie wiem, czego oni się obawiali. Nie wiem, przecież nawet przy władzy komunistycznej to nie było żadna tajemnica. To powinni przecież nawet ci zdradzić, a to nikt nie mówił absolutnie. Przychodzi, znajdzie z tamtego szkuncie, kuzyn jego. Przychodzi i każe tak. Znajesz to, ty tak mocno płaczesz, nie płacz. Ja ci skażu, demon idzie. Tam oni żywut. Na chwojci kryżyczok wyryzany. I tam oni żywut. Jak my zajeżdżali, że teper, jak już jeździli, to ja zdziwiłam najpierw na chwojki. Prawda, wyryzany krzyżyczok na chwojki. Odnoszę wrażenie, że przypadkowo został wbity kołek z gwoździem. Z tyłu. Tak. Może wyciągano podstawę czarną. Czy wyciągano przy użyciu właśnie haka z tym? Bo może trochę były i w rozkładzie, tam jeszcze trochę tkanek mogło być. Znaczy ich jeszcze rozpoznawano po ubraniu. Po ubraniach, po tych 5 latach. Jeden miał taką tabliczkę, jak to na furach rolnicy. Z nazwiskiem. Tak. Jeden wziął to sobie. Tak, ze sobą wziął gdzieś tam pod kożuch, czy pod jakąś kurtkę. O, trzeci kamień. Czwarty.
czwarty już. Tak, to jest takie duże. To tak, nie mogły one samoistnie przejść, musiały być wtłoczone. A nie, zatem musiały to kiedyś, to. Później, niestety po śmierci tego osobnika. Z powodu tego postrzału. Ale strzał to z przodu był. Z przodu był. Tak. Tak. I to kilka pocisków. Kilka, tak. Kilka pocisków. Seria. No rzeczywiście tu jest. Idźmy dalej. To też kość potyliczna, więc z tyłu, tu. A z tyłu. To jest, to jest proszę zobaczyć. Teraz się obwód zamyka. Mego ojca buta. Cholewa. On był w walankach, a na walankach byli buty skórzane, nalożone. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14. 24. Mhm. I czekamy na dalsze, tak? Czekamy na dalsze. A to jest 27 szkielet. Czyli jest 27. Aha. Może tam kości może wszystkich nie zabrali? Nie, oczywiście. No nie, może tak. Może być. I teraz jeszcze raz, dla pewności policzymy. Raz, dwa, trzy. 14, 17 i 10, 27. Zgadza się, 27. Григорія, Александра, Феодора, Михаила, Александра, Григорія, Луки, Феодора, Алексія, Михаила, Александра, Анна, Василия, Николая, Василия, Анна, Никола, Михаила, Василия, Григорія, Михаила. Як схумації робили, то я трималася мощно. I prosiła Boga, żeby mnie wytrzymać, to mnie cerki źle zrobiło się. Akurat odkrywali trumny i kładli te pieczęcie. I w tym momencie podchodzili żegnać się. Co w tym momencie stało, ja nie wiem. Nikt nie ma prawa odbierać drugiemu człowiekowi niewinnemu, a oni byli niewinnymi, spełniali to tylko swój obowiązek obywatelski, odbierać życia. Nikt nie ma prawa. Bóg nie dał takiego prawa. Bóg daje życie człowiekowi i go odbiera. Wiem, że był to czas wojny i okres powojenny. Tym niemniej nie ma usprawiedliwienia na takie bestialskie czyny. I dzisiaj ich kość domagają się, by świat znał całą prawdę. Dziś już chciałoby się, żeby jakoś ten pomnik skończyć, żeby te płyty postawić. A na czym to się skończy? Jak to będzie? To nie wiem ja. Już oni zrobione są, nam ludzie bardzo dużo pomogli, zakłady pomogli, cerkwi pomogli. My z panią Niewodą mówili, rozmawiali, ona mówi, a na co te płyty trzeba, żeby ona leżała, nie stała, a czy to nie robi problemu, czy ona stoi, czy leży. Przeszłością.